Słowo Boże na każdy dzień. Od tysięcy lat jest to kraina plugastwa. Jest nieznośnie brudna i pełna nędzy. Na każdym kroku srożą się w niej duchy, które oszukują i zwodzą. Rzucają bezpodstawne oskarżenia. Są bezlitosne i złośliwe, depcząc to wymarłe miasto i pozostawiając je zasłane martwymi ciałami. Odór rozkładu spowija tę krainę i przenika powietrze, a jest ona mocno strzeżona. Któż zdoła dojrzeć świat poza niebem? Diabeł mocno dzierży całe ciało człowieka, wydłubuje mu oczy i szczelnie zamyka jego usta. Król diabłów szaleje od kilku tysięcy lat aż do dzisiaj, pilnie strzegąc tego wymarłego miasta, jakby był to niedostępny pałac demonów. Tymczasem ta watacha psów obronnych wpatruje się gniewnymi oczyma, głęboko przestraszona, że Bóg znienacka zmiecie je wszystkie z powierzchni ziemi, pozbawiając je miejsca, gdzie mogłyby cieszyć się szczęściem i spokojem. Jak ludzie z wymarłego miasta, takiego jak to, mogli kiedykolwiek ujrzeć Boga? Czy cieszyli się kiedykolwiek serdecznością i urokiem Boga? Jaką mają świadomość spraw ludzkiego świata? Któż z nich potrafi zrozumieć żarliwą wolę Boga? Nic więc dziwnego, że Bóg wcielony pozostaje całkowicie ukryty. W społeczeństwie tak mrocznym jak to, w którym demony są bezlitosne i okrutne. Jakże król diabłów, który zabija ludzi w mgnieniu oka, mógłby tolerować istnienie Boga, który jest wspaniały, życzliwy, a także święty? Jak mógłby oklaskiwać i przyjmować wiwatami przybycie Boga? Ci przeklęci pachołkowie. Za życzliwość odpłacają nienawiścią. Już od dawna gardzą Bogiem i obrzucają Go obelgami. Są skrajnie okrutni, nie mają najmniejszego szacunku dla Boga. Grabią i łupią. Zatracili resztki sumienia i postępują zupełnie wbrew sumieniu. Niewinnego zaś kuszą, aż zupełnie straci rozum. Przodkowie ich przodków? Umiłowani przywódcy? Wszyscy oni sprzeciwiają się Bogu. Ich ingerencje sprawiły, że cała kraina pod niebem pogrążyła się w ciemności i chaosie. Wolność religijna? Uzasadnione prawa i interesy obywateli? Wszystko to sztuczki mające ukryć grzech. Któż ochoczo przyjął dzieło Boże? Kto oddał dlań swoje życie lub przelewał krew? Przez kolejne pokolenia, od rodziców po dzieci, zniewolony człowiek bezceremonialnie zniewalał Boga. Jakże miałoby to nie wzbudzić jego gniewu? W ludzkim sercu skupiają się tysiące lat nienawiści i wypisane są na nim milenia grzechu. Jakże miałoby to nie wzbudzać odrazy? Pomścij Boga, zupełnie zduś jego wroga. Nie pozwól mu już dłużej się srożyć i więcej nie dozwól, by sprawiał tyle kłopotów, ile tylko zechce. Nadszedł już czas. Człowiek już dawno temu zebrał całą swą siłę. Poświęcił wszystkie wysiłki i zapłacił każdą cenę, by zerwać odrażającą twarz tego demona i pozwolić ludziom, którzy są zaślepieni i znoszą wszelkiego rodzaju cierpienia i trudności, wznieść się nad swój ból i odwrócić się od tego nikczemnego, starego diabła. Czemu stawiać przed Bożym dziełem taką nieprzebytą przeszkodę? Po cóż stosować różne sztuczki, aby zwodzić lud Boży? Gdzie jest prawdziwa wolność oraz uzasadnione prawa i interesy? Gdzie uczciwość? Gdzie pociecha? Gdzie serdeczność?
Czemu używać zwodniczych intryg, by oszukać lud Boży? Czemu używać siły, by zatuszować przyjście Boga? Dlaczego nie pozwolić Bogu, by swobodnie przemierzał ziemię, którą stworzył? Dlaczego prześladować Boga, że aż nie będzie miał miejsca, gdzie by mógł głowę złożyć? Gdzież podziała się życzliwość pomiędzy ludźmi? Gdzie serdeczne powitanie? Czemuż wywoływać w Bogu tak rozpaczliwą tęsknotę? Po co sprawiać, by Bóg raz za razem nawoływał? Czemu zmuszać Go do tego, by martwił się o swego umiłowanego Syna? Czemu w tym ponurym społeczeństwie Jego żałosne, stróżujące psy nie pozwalają Bogu swobodnie poruszać się po świecie, który On stworzył? Dlaczego człowiek żyjący pośród bólu i cierpienia niczego nie rozumie? Ze względu na was Bóg znosi wielką udrękę. Z wielkim bólem obdarzył was swoim umiłowanym Synem, Jego ciałem i krwią. Dlaczego zatem wciąż udajecie, że tego nie widzicie? Na oczach wszystkich odrzucacie przyjście Boga i Jego przyjaźń. Czemu jesteście tak dalece pozbawieni sumienia? Chcecie znosić niesprawiedliwości w mrocznym społeczeństwie, takim jak to? Dlaczego zamiast napełniać swe brzuchy tysiącleciami wrogości, napychacie się gównem króla diabłów?